serdecznie Państwa witam, wszystkie kochane babcie, drogich dziadków na naszej uroczystości tutaj szkolnej. Cieszymy się, że Państwo jesteście z nami. Witam serdecznie naszych gości, witam Pana Wójta, biskupa Pana Ryszarda Bratowskiego. Witam serdecznie czcigodnych księży, witam przewodniczącą Rady Rodziców Annę Karłacz. Witam też i rodziców, witam Radę Rodziców, witam nauczycieli, witam serdecznie dzieci i naszych gości. Dziękuję Państwu, że jesteście. Nim zacznę te piękne akordy, piękny występ przygotowany przez dzieci z klasy trzeciej pod opieką pani Emi Musiał, chciałem Państwu życzyć serdecznie dużo zdrowia, dużo uśmiechu. A ten występ dla Państwa przygotowany będzie podziękowaniem za to, że tak czule i z troską uderzacie swoje wnuki. Instytucja babci i dziadka jest niezastąpioną instytucją. Tak jak tutaj widać, dziadkowie i babcie to nasz największy skarb. Serdecznie Państwu za to dziękujemy i życzymy. Tradycyjnie nie życzycie w tym momencie 100 lat i 200 lat życia, ale zdrowia, szczęścia i pomyślności. Dziękuję, że Państwo jesteście z nami. Chciałem jeszcze nadmienić, że tutaj tło muzyczne będzie uświetniała Pani na wyłączeniu Pani Magdalena Cyra. Serdecznie Pani również z tego miejsca dziękujemy. Jest to Pani pierwszy nas występ w szkole, ale już też uświetniała występy mody. Także dziękujemy, że Pani jest również z nami. Drodzy Państwo, życzę miłego odbioru, pięknego przedstawienia przygotowanego przez dzieci dla Państwa i słodkiego ciasteczka i kawy i herbaty. Smacznego. Tak się rozmawiam z dyrektorem, że zabierzemy głos na początku, gdyż jesteśmy przekonani, że dzieci dadzą tak piękny występ, że potem już nasze słowa nie będą wiele znaczyły. Witam wszystkich bardzo serdecznie na wspaniałej uroczystości. Dziękuję bardzo organizatorom za zaproszenie i bardzo się cieszę, że jestem tutaj razem z Wami. Ta instytucja dziadka i babci jest bardzo piękna. Każdy z nas, jeżeli doświadczył tego, że mógł żyć, mógł się cieszyć babciem, dziadkiem, to jest niezapomniane chwile i to jest najpiękniejsze. A dla dziadka i babci no, najwspanialsi są właśnie wnukowie. To są właśnie wnukowie. Wierzę, że oddadzą dzisiaj Wam to, co najpiękniejsze. Jeżeli dokuczają w ciągu całego roku, to dzisiaj na pewno ci, którzy przedstawiają, ci, którzy tutaj siedzą, spoglądają, odwdzięczą się i za wszystko przeproszą. Życzę wszystkim babciom, dziadkom, żebyście wytrwali w tym swoim działaniu, bo rodzice wychowują, a dziadkowie rozpuszczają swoje wnuki. Także zwracajcie również, oprócz tych pieszczotliwych słów, zwracajcie również uwagę na wychowanie, bo każdy jeden z nas, z Was, zapamięta epizod nie jeden życiowy, który był w wykonaniu dziadka i babci. Dzisiaj to dziadkowie, babcie, to uczytani, wykształceni, mający oprócz doświadczeń życiowych również tą wiedzę nabytą. Dawniej dziadkowie i babcie przekazywali swoją mądrość życiową. I Wy również oprócz swojego wykształcenia przekazujcie swoim wnukom, przekazujmy, bo ja też jestem dziadkiem już, tą również mądrość życiową. I życzę Wam, żebyście się cieszyli miłością swoich wnuków, bo to jest najpiękniejsze. Wszystkiego najlepszego. Ja również w imieniu Rady Rodziców chciałam tutaj podziękować za przybycie przygodnych gościom. Serce się raduje, jak widzę, w jakiej ilości
przybyły tutaj babcie, przybyli dziadkowie, no coś pięknego, dzieci również bardzo się cieszą. Jak to mówi przysłowie, że nie ma prawdziwej miłości, dopóki na świecie nie pojawi się pierwszy wnuk. I w tym momencie widać to bardzo, jak ci dziadkowie kochają te dzieci. W tak licznej tutaj liczbie są przybyli, mimo złych warunków atmosferycznych, bo nie każdy jest mobilny, nie każdy mógł przyjść, ale zrobili wszystko, co mogli, żeby uświęcić ten czas swoją osobą, żeby te dzieci cieszyły się, że jest ta babcia, jest ten dziadek. Bardzo, bardzo Wam dziękujemy za przybycie. Również z tego miejsca chciałabym podziękować rodzicom, którzy byli wczoraj, którzy przygotowali tutaj tę salę, którzy są dzisiaj obecni za ten poczęstunek. Dziękujemy Wam bardzo, że zawsze możemy na Was liczyć. Wszystkiego dobrego. Ja chciałam tak powiedzieć, że tutaj już dzieci, te co uczę młodsze, to przede wszystkim właśnie też mówiłem, że modlimy się za babcię, za dziadków, potrzebne dla nich łaski przedszkolu i te klasy od 1 do 4, że modlitwa też jest ważna, żeby docenić tą rolę babci i dziadzia w życiu naszym codziennym, żeby nie tylko świętować 1-2 dni w ciągu roku, ale przez cały rok właśnie, żeby dzieci szanowały swoich dziadków, swoje babcie, żeby odnosiły się rzeczywiście. Też mówiłem dzieciom, że dzisiaj jest ten dostęp do wszystkiego, a babci, dziadkowie, byli mali, to nie było tak wszystkiego tego dobrobytu, nie było tak, jak dzisiaj to widzimy. I żeby tym bardziej właśnie być wdzięcznym dziadziom i babciom za ich troskę i by wzajemnie tak utworzyć każdego dnia rodzinę pełną dobroci i życzliwości i też takiego tego duchowego rozwoju, modlitwy, by to przekazywać to życie wiary, życie modlitewne swoim wnukom, bo oni później będą mieli na czym bazować w dalszym dorosłym życiu i na Panu Bogu, jeśli będą budować, to nigdy się nie zawiodą mimo trudności i problemów, które będą się pojawiać. Niech mają też to takie doświadczenie. Wszystkim babciom, dziadziom dziękujemy i życzymy dobrego tutaj czasu, takiego błogosławionego czasu przebywania wspólnie, razem poznawania się i wspólnych rozmów. Także dziękuję. A teraz już najważniejsza część naszej imprezy, czyli występ naszych kochanych dzieci z życzeniami do wszystkich babci i dziadków. Na zachętę proszę o ogromne brawa.
raz do roku. Dzień, piękny dzień, który liczy się od roku. Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem. Dzień, piękny dzień. Dziś nam gorąco składa starze. Witamy wszystkich przybyłych gości z okazji świątecznych przyjaciół. Dziadkowie to wielki skarb dla wnuków. Wciąż to wartości przekazywane przez was. Przez was kochani, co drogą skazem i pomocą w wyborze drogi życiowej. Dziadkowie czynią dzień to skutką udanym i szczęśliwym. Dlatego dziś każdą piosenkę, którą wybramy, każdą melodię, którą wybramy i teksty, które wypowiemy, dedykujemy wam, kochane babcie, kochani dziadkowie. Przyjmijcie nasze honorowe przedstawienie, które przygotowaliśmy z myślą o was. Thank you.
ubogi. Spójrz tu na niego, jaki jest ubogi. On, stwórca nieba i ziemi, on sam przyszedł do nas, był Bogiem, a stanął się w nas jako sobie ubogi. Ja, Marysa Ciszek, chcę być ubogi jak ubogą Chrystus. Czyli wy stworzenie. Uwielbiajcie Pana, umiecie za jego wielką miłość. Thank you.
na niebie, abyśmy dzieciom kochało dalej i złożyli na ramionach. Thank you.
wszystkiego, o czym marzycie i pragniemy Wam podziękować za Wasz trud i ciężką pracę. Życzymy zdrowia, bo ono jest ważne, życia, bo tego dobrego Paniku, właściwie to nam daje sens i nadzieję, że życzę Wam jakość. Życzymy Wam życia najdłuższego, pociechy, szczęścia i zdrowia dobrego. Życzymy, by Wasze życie upływało w zdrowych pomyślach, by nie było w nim smutku, żalu, złości. Nie bójcie się nami, spełniajcie swoje pragnienia, stoicie u Waszego boku, to się nie zmienia. Niech zrobią z Wami sobie, najmądrze w ogóle niech mało zrobimy. Niech radzi się nasze małe rzeczy, a wszelkie smutki czas wszystko zobaczy. W imię Waszego święta chcemy złożyć Wam serdeczne życzenia, byście lat setnych mogli dożyć, nie wiedząc co to zmartwienia. Niech się spełni wszystko oczekujące marzenia, a Los Wam wyrobi wszystkie wyrzeczenia. Babciu, dziadciu, życzymy Wam, żebyście się nigdy nie zmieniali, bo właśnie tacy, jacy jesteście najlepsi. Światowe z Was, jeszcze wiele ważnych rzeczy chcę na to usłyszeć. Za to wszystko kochamy Was! Życzymy... Życzymy, żeby szczęścia Wam nie brakowało, żeby w Waszych oczach zawsze mogło się, że wszystko jest w porządku, a nawet lepiej. Życzymy nieustającej pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości. Jak można pomieścić w sobie tyle troski, ciepła i miłości? Jak można podarować im trudne godności i radości? Jak można sobie zdolność, by w trudnych chwilach mieć pociechę? Powiedz babciu, powiedz dziadku, jak można stać się ty, cudownym człowiekiem. Za wszystko dziękujemy! Zapraszam, żebyście spędzili jeszcze tutaj u nas kilkanaście minut, a nawet godzin.
Było to piękne przedstawienie od tutaj pokazu baletowego z gwiazdami przez piękne umiejętności muzyczne gry na flecie, przez recytatorskie, muzyczne, też występy wokalne oraz przepiękne bakamanów, tak popełniajcie Pani Magdaleny, utworowi muzycznemu również dziękujemy. Serdeczne podziękowania składam jeszcze raz dla Pani Eli Musiał, całej klasy trzeciej. Przekonały się bardzo pilnie, długo, wiele godzin. Dziękuję wszystkim osobom, które pomogły przygotować dekoracje, pomogły przygotować te piękne stroje, wystrój sali, czyli rodzicom, moim pracownikom. Piękne tutaj ubrania są też dzieła, pani Grażyna się tam ale załatwiła te piękne spódniczki dla dziewczyn ze swoich znajomych źródeł. Także rodzicom dziękuję za piękne tutaj stroje, za przygotowanie dekoracji pani Bożeni Serany, za przygotowanie tego pięknego poczęstunku wypłackim rodzicom. Dziękujemy Państwu. Bez Was, bez wspólnej pracy tutaj tych wszystkich osób nigdy by tak pięknie i uroczyście nie było. Dziękujemy serdecznie i oczywiście zapraszamy za rok. Dziękujemy. Pięknie odegrały 100 lat. Ja oddam mikrofon księdzu klerykowi, który nam tu zainteresuje. Życzymy i zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Marii. I zdrowia, Zagęczy czy to, niech sumienie.